Choć w tym roku gala sportu nie może się odbyć, to prezydent Raciborza postanowił docenić pracę raciborskich zapaśników oraz ich trenerów i dziś w siedzibie MKZ Unii Racibórz wręczył im nagrody. Poprzedni rok był trudny dla wielu dziedzin życia, w tym dla sportu. Mimo to część zawodów sportowych odbyła się, przynosząc zapaśnikom Raciborskiej Unii nie tylko satysfakcję, ale i medale. Nasi zawodnicy startowali przede wszystkim w imprezach mistrzowskich, bo takie imprezy się tylko odbyły. Odbyły się Mistrzostwa Polski we wszystkich grupach wiekowych i no żałujemy, bo zazwyczaj tych startów jest o wiele więcej, a tak naprawdę zawodnicy mieli po 1-2 starty w tamtym roku i to wszystko. Nie odbyły się Mistrzostwa Europy, nie odbyły się Mistrzostwa Świata danych grup, także to troszeczkę zawodnicy, którzy przeskakują rocznik z juniora, powiedzmy młodszego do juniora starszego, nie wystartowali, nie wzięli udziału w Mistrzostwach Europy i Świata i przeszli rocznik wyżej, także to stracili. Także bardzo trudny rok, ale pomimo tego my cały czas jesteśmy w Polsce w pierwszej trójce najlepszych klubów. Osiągnięcia zostały docenione także przez prezydenta Raciborza Dariusza Polowego. Mamy świadomość, że był to rok szczególny, kwestia pandemii, ograniczonej ilości startów. Było to też dla zawodników duże wyzwanie pod względem psychicznym, aby dalej trenować, mimo tego, że no, nie mogli się tak naprawdę sprawdzać i no, ten głód sukcesu pewnie w nich drzemie. Liczę, że w tym roku będą mogli go zaspokoić, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć też to, że w jakiś sposób Racibórz za pasami stoi, bo te sukcesy są od wielu lat na mapie zapaśniczej Polski. Racibórz jest istotnym ośrodkiem i jest to niewątpliwie bardzo ważne, aby tego typu klub w Raciborzu funkcjonował. MZK Unia Raciborz to klub z tradycjami, a młodzi zapaśnicy miłością do sportu są zarażani przez swoich pełnych pasji trenerów. Dzięki tej konfiguracji oraz ciężkiej pracy efekty są doceniane nie tylko w Polsce. Kiedy ja tutaj przyszedłem, mając 10 lat, miałem też dobrych trenerów. A moim pierwszym trenerem był Aleksander Zajączkowski, który był olimpijczykiem z Montrealu. Później Piotr Starzyński, który był reprezentantem Mistrzostw Europy, Świata. Był bardzo dobrym zawodnikiem, współpracował z trenerami kadry narodowej. I oni to przekazywali nam tą wiedzę. Później ja tą wiedzę przekazuję właśnie tym młodym adeptom, młodym trenerom. Uczę ich, jak mają nauczać techniki, bo tak jak powiedziałem, Piotr Żurawik jest trenerem, który wykłada na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej właśnie z tej motoryki, z tego, co jest najważniejsze też w zapasach. A ja ich uczę techniki. I to jest z pokolenia na pokolenie jakby przekazywane. I myślę, i dlatego tu jest ten sukces. I my jesteśmy ludzie z pasją. Jeżeli jest pasja, jeżeli są tacy ludzie, to są też i wyniki. Od wielu lat mówi się, że Raciborz sportem stoi, dlatego mimo braku dorocznej gali sportu i panujących obostrzeń, władze Raciborza nie zapominają o docenieniu osiągnięć sportowych nie tylko wśród zapaśników. Staramy się jak umiemy, choćby w takiej formie właśnie, jakby to powiedzieć, bardziej kameralnej, tak? Czyli odwiedzając ich w ich siedzibach. Myślę, że to też jest wartościowe, bo możemy się spotkać właśnie nie w takiej bardzo odświętnej atmosferze, ale nie jako... Ja czuję się tak jakby zaproszony do czyjegoś domu, przez co ten kontakt jest taki bardziej naturalny i niewątpliwie dużo wnoszący. Mimo trudnych czasów sportowcy nie zwalniają tempa i przygotowują się do kolejnych startów.